Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Salami Face. Moi drodzy, kolejny epizod, tym razem będzie na pewno o wiele bardziej normalny. Już przeszła mi głupawka, ogólnie to wiecie, no ile może trzymać sok ananasowy? Ja nie wiem, trzymał mi wystarczająco mocno ostatnio, skończył mi się, teraz se popijam herbatką zwyczajną, najzwyklejszą w kubku, kurczę, z napisem Łódź. Bo sobie z Łodzi przywieźliśmy kubek, jak ostatnio byliśmy te 3 lata temu, czy kiedyś tam było. Pozdrawiam wszystkich z Łodzi przy okazji. Lost and Found, właśnie, szukam antenki. Czy ktoś mógłby pożyczyć mi swoją antenkę? Na przykład Todd. Todd, czy ty masz jakąś antenkę? Nie, zaraz, moment. Nie chcę z tobą rozmawiać na tematy, które już rozmawialiśmy. Ale kojarzę, że jest tutaj kilka takich telewizorów w różnych pokojach. I może na któregoś telewizoru zarąbię antenkę na przykład. Czyli... może ty masz jakąś antenę przy tym, czy te telewizory mają antenę? Radio ma antenę, patrzcie, wielka jak kubańska, kurczę, wygląda jak wskaźnik od tablicy jakiejś. O, czy mogę pożyczyć antenę dla swojego skanera? No, myślę, że będzie spoko. I proszę bardzo, Stanisław na czuja poleciał, kurczę, sprawdził i znalazł co trzeba. W ogóle musimy z nim pogadać, nie ma o czym. Hasta la vista, baby. Dobra. Go outside. Mówiliście mi, że całkiem niegłupim pomysłem jest rozmawiać z ludźmi i chodzić po wszystkich lokacjach, co każdy punkt celu misji dalej. Czyli mamy teraz punkt misji Find Gear Boy Upgrades, czyli musimy znaleźć upgrade do Gear Boya. Kiedy zacznę mówić na niego Game Boy? Jestem pewny, ja miałem z tym problem, jak mówiłem Game Boy. Kurczę, jakoś zawsze na Game Boyu się grało, no jakoś tak, no, szczególnie boy i gay bardzo ładnie pasuje ze sobą, dlatego wybaczcie, jeśli gdzieś mi się wkradnie jakiś Game Boy. Niemniej, też mnie ciekawi, kurczę, czy to jest odniesienie do jakiegoś, te sześciokąty, czy to jest... Była taka gra zręcznościowa, coś z heksagonem, i strasznie trudna i taka, że mózg wypływał, jak się w nią grało, i dlatego zastanawiam się, czy to jest do tego odniesienie. Czy jednak nie jest to do tego odniesienie? Nic ciekawego nie znajdę, tu też nic ciekawego nie znajdę. A tutaj zobaczcie, jakaś łopatka jest, kurczę, do przekopywania się, prawda, XD Escapists. Jakaś skrzynka, jakieś śmieci, kredki widzę. Tu jest coś napisane na pudełku, ale ciężko to odczytać. Tapes. To taki rodzaj tapety. Tapes, kasety, tam są kasety. Prawdopodobnie... VHS, czyli VHS. Młodsi widzowie pewnie nie wiedzą, czym jest kaseta VHS. Kiedyś tylko na takich się oglądało. Kasety taśmowe w magnetowidach. Oglądało się, bajeczki były, kurcze i te inne sprawy. I to jest ten czas, kiedy tu powinny być takie w ogóle magnetowidy. Może nawet gdzieś były. Mi się wydaje, że to, co jest tam na dole, to jest jak najbardziej magnetowid. Tutaj kasety takie VHS na pewno też są. Ta twarz mnie troszkę... zastanawia, ale zobaczcie, że znalezienie tej anteny było dostępne tylko przez kliknięcie, tak po prostu. Se klikłem i mam antenkę, nie? Zobaczymy, jak tam z mamą. Czy coś tutaj ciekawego, czy coś? Nie, kłopot się, Lary się mną zajmuje, bardzo dobrze. Skoro Lary się zajmuje, a w ogóle zobaczcie to pudełko. Bardzo intryguje mnie to pudełko. Ale może to być jakieś pudełko na biżuterię albo coś w tym stylu. Tak to troszkę wygląda. Uhu! Dobra, to co? Mamy ważny przedmiot ze sobą. Tak, tutaj nic w środku nie ma ciekawego, ale ponoć możemy się w łazienkach komunikować. Tak już wiemy, że rozmawiamy do klozetu i nagle pojawiają się duchy. Taka to magiczna magia. Magia może nie być magiczna, no może być, tylko wtedy jej nie ma. Jeżeli coś nie jest magiczne, to nie jest magią, to oczywiste. Chyba, że mówimy o dodatkach do zup. Bo ja sobie na przykład magię do zupy dodaję. Rozumiecie, magii, taka przyprawa. Ja sobie pojadę na piąte piętro. Nie wiem, czemu tam akurat jadę, ale no tutaj są duchy, tak? Ale antenkę mieliśmy zanieść Todowi, nie? Taki Todo był do zrobienia, Todo w tym przypadku. Z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym może sobie porozmawiać z różnymi osobami. Robert nie jest w domu. Czy ojciec coś może nam jeszcze powiedzieć? Z tego, co rozumiem, to... pod Y już nie mam nic do kliknięcia. Rozumiem, że... Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Coś chciałem jeszcze, żebym powiedzieć...
Ale kurczę, zapomniałem. Aha, rozumiem, że będzie można w razie resetowania... To już mi odpowiedzieliście, ale się upewniam. W razie resetowania chapterów będzie można... resetowanie gry zacząć od tego chaptera, nie od samego początku. O, nie mogę, klepię kody, jestem zajęty. Dobra, to już w ogóle zwróciliście uwagę na to... Ja teraz nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale w komentarzach zobaczcie po poprzednim odcinkiem, że każde z tych pudełeczek, które tam leżą, są do czegoś innego, podobno. I ponoć twórca się wypowiadał nawet na ten temat. Nie wiem, czy... Nie pamiętam dokładnie, miałem to sobie spisać, ale nie spisałem. To nie tylko są pigułki nasenne, tam są również inne rzeczy. Aha, muszę się zastanawiać, co to za dźwięki, a to Gizmo cały czas ogląda, kurczę. Nie wiem, co on tam ogląda w sumie. Już ustaliliśmy, że nie jest to Ricky Morty. No nie jest mleko, są chrupy. Widziałem nawet komentarz, że ponoć mleko jest szkodliwe dla kotów. Aha, tutaj wiadomo, wagoniki. Wagoniki i metro cały czas leży, także spoko. Dobra, no to chyba sobie po prostu połażę i zobaczę, czy ktoś będzie chciał ze mną porozmawiać. Wchodzę do mieszkania, do którego nie chciałbym nigdy już wchodzić. No bo jednak pani Sanderson jest bardzo, ale to bardzo... No właśnie, dobrze, że nie ma żadnych nowych opcji dialogowych, więc spoko. Pani Sanderson bardzo lubi rozmawiać na temat różnych pozagrobowych spraw, ale nie związanych z takimi, które nas... jakoś bardziej interesują. Ciekawi mnie też ten wazon z tym lwem. Cóż to może być ten wazon z lwem? Jakieś kurcze... To może być pani Rosenberg, tak. Nie będę przeszkadzał pani Gibson. A pani Gibson musi być matką Mela Gibsona pewnie, nie? Pani Addison. Tu już znowu mam jakiegoś... Mam jakby też suchara związanego z Addisonem. Jakby się nazywał Addison w całkowicie odwróconym o 180 stopni świecie? Nazywałby się Subtractidoter. Ha! To taki dowcip. Wiecie, ja lubię bawić się w gry słowne, więc dla mnie Subtractidoter tutaj pasuje jak najbardziej. Trzy osoby zrozumiały dowcip, reszta odeszła, wyszła z filmu zażenowana. 201. Nic, ja wchodzę w każde miejsce. To jest ostatnim miejscem, które chcę na razie odwiedzić. I nikt nie chce ze mną rozmawiać. Albo kogoś nie ma, albo nikt nie ma nowych opcji dialogowych. Tu mamy cały czas standardowo pustkę. Tak, a ja mówiłem, że tutaj śmierdzi po tych ostatnich akcjach. Ktoś tam pisał mi, że przecież to się już kilka dni, tygodni albo miesięcy minęło od epizodu pierwszego, więc nie może cały czas śmierdzieć, ale może tam po prostu to wszystko, co było, się działo, zostało i nikt tam zabrali po prostu gościa i cały czas tam to wali, no, tym, co on tam nazwracał. Kurczę, to... Kurczę, jakoś wykładniczo musi ten smród się rozprzestrzeniać, no. Bardzo mi się podoba w ogóle kolor tego dywanu, o tym nie mówiłem poprzednio, bo byłem zajęty pitoleniem o czymś innym. W ogóle, gdzie jest Todd? Todd, siedzisz w kiblu pewnie. Halo, kuku, bawi się ze mną w ciuciu babkę. Nie, w kółko i krzyżyk. W co? W chowanego. O, no tak, przecież on jest tutaj Todd i Bob, oni są wszyscy ładnie ponazywani. Piękna drukarka. Słuchaj, Todd. Czy to zadziała? Bardzo dobrze zadziała? Oczywiście, będzie perfekcyjnie działać. Teraz z tymi dwoma komponentami, które udało ci się zdobyć i moim zestawem, narzędziami, jestem adekwatnie... Aha, mogę zrobić adekwatne modyfikacje dla twojego gayboya, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Daj mi chwilę. I proszę bardzo, dźwięki ciężkiej pracy. No i przygotowani jesteśmy. Uważaj, jest to super gayboy. Ale awans. To jest tu level up. Cool? Fajnie? Nie martw się, wciąż będziesz mógł grać w gry na nim. Będzie... It will only be in ghost hunting mode while this strange cartridge is in it. Okej, okay, czyli on wejdzie tylko w ten dziwny... ghostbusterowy tryb, kiedy będzie w środku cartridge. O, świetnie! I teraz powinna zacząć grać muzyczka, prawda, z Ghostbusters, tutu, turduru, tutu, turduru, chuju go na kol. Ghost Flamasters. No dobra, niestety... potrzebowałem dodatkowych części swojego walkie-talkie i nie byłem w stanie ich wyciągnąć, albo... needed a few extra parts from... A i że tak powiem, już nie zdążył go z powrotem złożyć, tak?
Larry nie będzie za bardzo szczęśliwy z tego powodu, ale w porządku. To jest dla dobra robimy to, tak? Dla dobrego czynu. Świetnie. Teraz dla lepszych rezultatów musisz... musisz trzymać system with the antenna fully extended. Musisz przytrzymać jakoś ten system, włączony prawdopodobnie coś w tym stylu, z wyciągniętą w pełni anteną. Żeby to zrobić, naciśnij Y. Ekran zacznie błyszczeć i wtedy zobaczysz, czy uda ci się wykryć częstotliwości paranormalne w bliskiej odległości. Kiedy to miga, albo biega nago, bo to flash to również biegać nago, taka ciekawostka, naciśnij przycisk R. Gdzie ja mam R na padzie? Ja mam right trigger i right bumper ewentualnie. R. Kurczę, R. Chyba, że mam zawarczeć. A może wibracje to R. Żeby wytworzyć duży, elektryczne spięcie, w mojej teorii, jeśli moja teoria jest prawidłowa, wtedy ten kop z prunda zapewni wystarczające źródło mocy, żeby zenergetyzować najbliższe byty i prawdopodobnie inne nadnaturalne elementy również. Okej, myślę, że to kumam. Sugeruję, że zabierzmy to na taki beta test w kiblu, w łazience, tam gdzie WC Picker mówi dobranoc. Brzmi dobrze. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie przywołać ducha. Czyli co? Jeśli jesteś gotowy, przytrzymaj Y, żeby wywołać, tak, super gay boya. Co teraz ten R? Aha. Okej, okay, nacisnąłem prawy bumper. Może ja... O kurcze! Jakiś inny typior wylazł z klozetu. Mówię wam, że klozet to jest po prostu... W tych rurach dzieją się niespotykane rzeczy. Zadziałało! Święta kupo! Cześć! Co to za materia? Tłumaczenie dosłowne z angielskiego zawsze mnie bawi. Co jest grane? Nigdy nie sądziłem, że ich zabiję. To wszystko moja wina. Kto? Stacy i jej córka. O mój Boże, co za jakim byłem głupcem, żeby ożenić się z... albo żeby zakochać się w żonatej kobiecie. Nigdy nie jest... Idąc za... Idzenie? Iście? Za sercem? Podążanie za sercem nigdy nie jest zbrodnią. Jeszcze powinien być taki, wiecie, to powinien taki być cytat z Coelho, prawda? Z obrazkiem. Nie będzie mi się chciało takich rzeczy robić pewnie, więc wam to wizualizuję. Chyba, że mnie jednak naszło, żeby to zrobić. Musisz być romantyczny jak ja byłem. To miłe z twojej strony, ale wiem lepiej. Chcemy ci pomóc. Czemu opuściłeś to? Dlaczego nie opuściłeś tego miejsca? Nie możemy stąd odejść. To o co chodzi? Czemu? Nie możesz przejść do światełka w tunelu? Co cię tutaj trzyma? Widziałeś jakiegoś demona z czerwonymi oczami? Możesz nam powiedzieć cokolwiek? Nie, 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 nie! Co? Co jest? On jest tutaj! Kto? Ten czerwonooki człowiek? Człowiek, mężczyzna, nie wiem. Ten, który zabił Stacy i jej córkę? Muszę iść, przepraszam. Widzieliście to? Haha! Widziałem jego twarz w lustrze, hej! Czy wy też widzieliście jego twarz w lustrze? To może jest ta sama japa, która jest na tym logo chapteru. To był w pełni uformowany i świadomy duch. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w swoim życiu. Wszystko w porządku? Tak, tak, jest okej. Tylko jedna rzecz. It's just one thing to read about the paranormal performance and the whole other thing actual experience. A, już rozumiem znaczenie. Jedną sprawą jest czytać o paranormalnych o takich, kurczę, teoriach, powiedzmy. A zupełnie inna rzecz to jest naprawdę tego doświadczyć. Wiem, o co ci chodzi. Dużo tutaj na klatę trzeba przyjąć. Myślę, że mamy robotę do zrobienia. Mam wrażenie, że Rudy dostanie w łeb. Rudy zginie. Rudy, bo to zawsze jest tak w takich grach. Znaczy, przeważnie jest tak. Macie jakiegoś mózga operacji, który jest bardzo ważny dla historii.
I on robi wszystko, niemalże wszystko za was. On dokładnie wie, co trzeba zrobić. I nagle w którymś momencie najważniejsza pępowinka. I nie ma gościa. Więc wydaje mi się, że Rudy nie przeżyje. Sorry, Rudy, ale myślę, że duchy nie lubią Rudych i jest już po tobie. Za dużo wiesz, za dużo się orientujesz i czerwono oki będzie chciał cię sprzątnąć. Zobaczysz. Takie są moje antycypacje, że użyję mądrego słowa, którego sam nie rozumiem. Dobra, mamy jakąś robotę do wykonania. Myślę, że... I think I've had my fill of excitement. Wydaje mi się, że wystarczy mi tych wszystkich radości na dzisiaj. Zostanę tutaj i zrobię pewne badania. Okej, zacznę kminić i mużdżyć. Chciałbym spojrzeć na historię apartamentów Addisona, żeby zobaczyć, czy mogę znaleźć cokolwiek o poprzednich mieszkańcach i o możliwych morderstwach. To byłoby naprawdę pomocne, kiedy będziesz to robił. Ja postaram się poszukać więcej supernaturalnych hotspotów, gdzie mogę wyciągnąć swojego super gayboya i wyczuć, gdzie jakiś duszek opanował kibel. Świetnie, perfekcyjnie, a tak przy okazji zauważyłem jakieś extraneous static around the game cartridge. Czyli to oznacza jakieś takie napięcie, spięcie, takie jakieś kurcze, wiecie, tak jak mamy czasami, dotkniemy jakiejś rzeczy, to nas prąd popieści, takie mrowienie, tak mi się wydaje, na kartridżu z grą. Myślę, że powinieneś to sprawdzić, czy wszystko z tym okej. Się zrobi Rudy 102, takie nawiązanie do Hansa Klossa. Co? Co? Czterech pancernych i kot, przepraszam bardzo, pomyliłem bajki. No, w każdym razie, a bo to nie tutaj był kot siedzący i oglądający. Dobra, zobaczmy. Fajnie to wygląda. Dobra, zobaczmy, czy wszystko z tym w porządku. Todd zmodyfikował mojego gayboya, żeby detektował supernaturalne miejsca, w którym pojawiają się duchy. Mogę to używać? Ta. Zagrajmy. O! Proszę bardzo, mogę w to zagrać. Szukając... In Seeking Providence. No, przepraszam, to jest tytuł gry, więc wydaje mi się, że to jest ważne słowo. Providence jest mi znane. Ja ogólnie kojarzę to słowo jako nazwa pewnej firmy, która zajmuje się ubezpieczeniami. Więc to może być coś z tym. Provident to było. O, a zrobiłem reklamę im. A Providence to jest opatrzność. Dziękuję bardzo, słowniku. Szukając opatrzności. Super Gear Boy. Nawet nalepił super na Gear Boy. Świetnie. Bardzo mi się to podoba. My możemy odblokowywać chaptery tej gry? To wiecie co? Dla zachowania sensu... Quit. Dla zachowania sensu chciałem grać od początku, wyszukać wszystkie, dopiero potem zagrać, ale zobaczmy. Wiedział. He knew not why he was drawn to this place, yet could not prevent his feet from treading dirt path before. Perhaps it was simply curiosity, or perhaps it was destiny. Ogólnie myślę, no, nie wiedział, czy to ciekawość, czy to przeznaczenie. Nie wiedział, dlaczego został przyciągnięty do tego miejsca. Wow, Graveyard Keeper! A mogę stąd wyjść? O, jest. Okej, okay, game paused. Continue. Dobra. Okej, okay, czyli mamy teraz zupełnie inną grę. Jestem ciekaw, czy tu są różne takie gry. Patrz, jak tam sprite te działają. O, fajnie się przemieszcza pomiędzy lokacjami. Spoko. Okej. Okay. Dobra, czyli widzę, że... Okej, tutaj są takie hitboxy zrobione, żeby... Bo pewnie postać jest zawsze nad nimi, tak? Dlatego nie można dojść tutaj do gałęzi. Rozumiecie? Ja analizuję takie rzeczy, bo wiecie, sam w tym ostatnio siedzę, bawię się i dlatego takie mnie przyszły. Takie myśli. Dobra, wiecie co? Wybaczcie mi to, ale ja bym chciał po kolei grać. Żebyśmy mieli też sens, zachowali, rozumieli to wszystko, wydaje mi się, że... dobrze będzie... Po prostu szukać odpowiednich hotspotów. Teraz mi się wydaje, że będę musiał połazić z tym moim urządzeniem i poszukać miejsc, w którym coś się będzie działo. Jak na przykład łazienka, tak? Czy to jak wyciągniemy, to coś się będzie działo? A, pamiętacie, bo na Gear Boyu pojawiła nam się trójka, czyli myśmy znaleźli po prostu właśnie chapter 3. Okej, okay, ale wydaje mi się, że... Wiecie co? To jest inna sprawa. Wydaje mi się, że Gear Boya trzeba będzie wyciągnąć dopiero w momencie, kiedy faktycznie pojawią się jakieś ruchy tektoniczne, statyczne. I jeżeli wtedy się pojawią, to wtedy dopiero wyciągać Gear Boya z kieszeni. To brzmi lepsze. Widzę, że pracujesz, Bob. Nie, przepraszam, Todd.
próbuję znaleźć jakieś zapisy związane z Addisonowym apartamentami. Piękne tłumaczenie. Z apartamentami Addisona. Prawdopodobnie będę musiał włamać się do policyjnej bazy danych również, więc to może trochę zająć. Spójrz później. Nie no, sprawdź mnie później, czyli przyjdź później, tak? Albo pójdź przyźniej, często tak mówię. Pójdź przyźniej. Okej, dobra, to znamy historię Boba. Okej, rozumiem, że... Ale będę próbował też, bo jeszcze nie wiem. Naciskam też prawy bumper, lewy bumper, wszystko klikam, ale tu się nic nie dzieje. Znaczy, wiecie co? Wiecie, gdzie musimy udać się na początku? No, ja mam jedno takie miejsce, które lubię, do którego lubię chodzić. Tam patrzysz, jak to wszystko się niszczy, psuje i w ogóle odpadają ściany. Oczywiście, że na piętro. Na piętro piąte. Na pewno też znajdziemy coś, tak mi się wydaje, na pewno znajdziemy coś na piętrze... Nie, w pokoju Charlie'ego. O, tak. Czy mogliśmy zawsze chodzić do piętra? A, bo tu jest krwawiący ptaszek. A jednak, widzicie, trzeba wyciągnąć, żeby to obczaić. Czy poznamy ducha ptaszka? Wow! Co to było? Dame? I zniknęło. Cokolwiek tu było, uciekło, zniknęło. Spróbujmy zagrać, czy coś nowego się pojawiło. Seeking Providence. Nie mam nic blokowanego. Okej, okay. Czyli to oznacza, że nope. Nie wszystkie elementy mogą nam generować faktycznie, wiecie. Nie wszystkie elementy mogą nam generować chaptery do kolejne chaptery do gry, nie? Więc to trzeba na to zwracać uwagę. Zamknięte. Potrzebuję jakiegoś łomu, jakiegoś kurcze cedzaka. Staszek. Jakiego kurna cedzaka? Chodzi mi o system. Te takie patyczki do włamywania się w drzwi. Jak to się nazywa? Wytrych! O, wytrych. Zamknięte. No to mamy jeszcze 504 do sprawdzenia. Na bank będzie tu coś. W łazience oczywiście, spokojnie, w łazience, tak? W łazience, nie tutaj. Tu na razie nie ma, ale warto może z tym chodzić rzeczywiście i sprawdzać, czy coś się nie dzieje. Zobaczmy, czy coś w łazience? Nie ma aktywności w łazience tu. No bo wiecie, gdzie ta cała Melania, a nie, przepraszam, Renault, tak. Ja już mam teraz skojarzenia, myślę sobie o Renault, o marce samochodu i wtedy wiem, że Megan. Rozumiecie? Więc Renault, Megan ogólnie, tak, ona. Wydaje mi się, że ona po prostu gdzieś odeszła. Może właśnie trzeba ją znaleźć. Jestem ciekaw, czy gdzieś przy kocie może będzie jakaś. Nie, przy kocie nie, ale najczęściej łazienki mają jakieś skrywane. Tutaj przy stacji metra nic się nie dzieje, przy kiblu nic się nie dzieje. Dobra, tu jest spokój. Tutaj? I tak można łazić teraz po całym domu i szukać, więc oczywiście nie będę was zanudzał szukaniem samym. Jak coś znajdę, to oczywiście wam dam znać. Siema, Gizmo. Tak sobie myślę, że jak montowałem ten odcinek wtedy, to tak sobie pomyślałem, że to Karl mógł zarąbać tę kamerę. Wiecie, z Beholdera, no bo to kurczę, on kamerę zbierał i rozdawał. Wracam jeszcze na piętro piąte, ponieważ przypomniałem sobie, tam nic nie było. Czy gdzieś tutaj może, właśnie na samym piętrze może być jakaś aktywność w którymś miejscu? O! Ha! Ha! No właśnie, Staszek, dobrze, że zakminiłeś. I uwaga. To ciekawe. To nie wyglądało dobrze. Czasami, moi drodzy, znajdujemy różne znaki. On się różnił. To był kolejny pentagramowy jakiś dziwny twór, ale to pokazuje, że bardzo istotne jest, ażeby włączać tego super gay boya w momentach, nawet kiedy łazimy po piętrach, tak? To jest istotne. Dobra, piętro czwarte i piąte zostało przeze mnie zbadane. Czas na badanie piętra numer 3. Jestem w pokoju... Proszę bardzo, tak jest. Jestem w pokoju Charlie'ego. Jeszcze jeden dziwny symbol. Mam wrażenie, że te symbole mają znaczenie. Co? Tak, mam wrażenie, że one mają jakieś znaczenie. Jeszcze nie wiem jakie, ale być może będziemy łączyć jakoś te symbole. Coś będziemy tworzyć z nich. Bo no czasami dostajemy rzeczywiście fragment gry. A czasami nie. Jeśli się okaże, że przejdziemy cały dom, łącznie oczywiście jeszcze z domkiem na drzewie, to myślę, że możemy wtedy dopiero zacząć ogrywać. Ogrywać grę samą, bo może się okaże, że i tak musimy ją ograć i to nie po kolei. Może tak to jest napisane.
Niemniej, szukamy dalej. Czy jest duch u pani, która się tutaj bardzo dużo wie o śmierci? Jest tutaj jakiś duch? Holy shit. O mój Boże, co ty masz za paskudne nasz urządzenie? To jest, ciężko to wytłumaczyć. Naprawdę nie powinnaś bawić się takimi rzeczami, których nie rozumiesz. Ale ja to doskonale rozumiem. Wszystko z tobą okej? Okay? Czy cokolwiek jest okej? Okay? Nigdy nie było. Nie, nie było od długiego czasu nie było okej. Okay. Mam na myśli... Tak, wiem, Sally. Nie mam zamiaru jakoś na ciebie umrzeć teraz, paść trupem. Nie, przynajmniej nie dzisiaj. No dobra, czyli dzisiaj nie wyciągniesz swoich kopytek? To dobrze, bo wolę leniwe. What? Pójdźmy zatem, szukajmy dalej. Czy mamy kolejny i mamy chapter pierwszy, więc wiemy, że to będziemy chcieli otworzyć, bo skoro jest chapter pierwszy, no to elo morelo pomelo, no kurczę, mega, tak? To jest dobrze, będziemy mogli zachować kolejność. Teraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj nie ma jakiejś aktywności sejsmicznej, ale nie ma. W ogóle nie możemy też wyjść na zewnątrz, więc jesteśmy jakby jak w więzieniu niemalże. To jest ciekawe. O! Jak szybko klikam, to normalnie, patrzcie jaki... A moonwalk? Nie mogę zrobić moonwalka, ale tu muszę bardzo szybko naciskać Y. Tak mega, mega szybko i jestem w stanie stworzyć lewitację. Widzicie? Takie to niesamowite zdolności można zrobić z super gayboyem w ręku. No dobra. A zobaczmy zatem, jak wygląda piwnica. Czy gdzieś wokół ciuchów biohazard, przepraszam, tu gdzieś coś, nic. Chcę się dostać do tych drzwi. Strasznie mnie korcą tam te drzwi. Coś tu się może dziać? Tu nic, tu cisza. Piwnica jest spoko. Czy Chuck coś wie? Chuck na razie nic nie wie więcej. On tylko czeka, aż przyniosą mu. Tak, maszyna, tak, jest pusta. Jeszcze człowiek nie brzydzi z batonikami. Współczuję mu bardzo, dobra. Dom? Czy coś koło Lizy, jakiś potwór? Nie, nic koło Lizy, żadnego potwora nie ma. Okej, okay, u niej jest przynajmniej spokój. Zobaczmy, czy jest... No, to tu przyjdziemy później, bo przecież to i tak musimy na początku obejść tutaj, bo tam będziemy szli też w kierunku domku na drzewie. Domka? Domku? Tutaj ostatnio widzieliśmy potwora. I jest tutaj coś. Kolejny symbol. Kolejny symbol magiczny, tajemniczy. Co do... dostałem achievement Devour. Tak, i dostałem też... Może to były składowe na chapter 6. Najwyraźniej tak, skoro stworzyły nam coś. A może po prostu zbieranie tych elementów będzie coś w przyszłości też nam dawać, tak? No właśnie tak jak teraz, zebraliśmy, nie wiem, 4 czy 3 elementy i dostaliśmy kolejny fragment magicznej, tajemniczej, niepokojącej wręcz gry. Nie tu! Chciałem wejść do mojego najserdeczniejszego przyjaciela Larego. Szukamy tutaj też jakiejś aktywności. Może koło samego Larego? Nie ma koło niego klątwy. Spójrz na mego super gay boya. To zrobił? O, wygląda całkiem niesamowicie. Tak jakby... Czekaj, czy to jest moje walkie-talkie? A, tak. Potrzebowaliśmy części, żeby zaupgrade'ować super gay boya. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Mogę nam zdobyć nowy. Szlak. No, dobra, spoko. Mam nadzieję, że pomoże znaleźć więcej informacji o tych dziwnych duchach i mojej klątwie. Zgadzam się. Ja coś czuję, że to wszystko, co tutaj niby wiemy, słyszymy, doznajemy, to wszystko jest, żeby nas tylko, kurczę, tutaj uśpić, naszą czujność. Ale Stanisław ma wyostrzone wszystkie zmysły. Antenka też mi sterczy. Nie. Żadna antenka mi nie sterczy. Chciałbym rozwinąć tę myśl, zanim się pogrążę całkowicie. To jest metafora. Ja też czujkę mam włączoną. O, to chciałem powiedzieć. Cały czas czujka jest włączona i wykrywam różne elementy i staram się uważać. Czemu jest tak ciemno tak długo? Długo doładowane było, okej. Czy tu mamy jakiegoś ducha? Musi tu być coś. Dziękuję. I to w okolicy, zobaczcie tutaj. Tego przycisku, tego obrazka. Co to jest? Patrzcie. Sal! Kim jesteś? Czy jesteś Jim Johnson? Jim Johnson, tak się nazywał, okej. Nie! Sal, Ari, dobra, moim zdaniem to jest zdanie, które ma, brakuje mu liter. I teraz pytanie, czy będziemy musieli znaleźć
te litery i jakoś samemu to dopasować? Czy to trzeba jakieś screeny robić? Na jakiej zasadzie to wygląda? Robię sobie screena. Będę miał to też wycięte, ale no. I teraz tak, wydaje mi się, że czwarte słowo to jest no, bo pasuje. Ever scary? Not coś tam F scary być. Nie scary nie może być. Lary tam pasuje. I tu mamy znowu coś ny. To może być many? Many lives? Many lives? Will? Many lives will... Lubię takie zabawy. I coś tam in może się skończyć. Albo is. Will, ale nie will end, tylko will... spend, nie, no można pomyśleć, tak? Ale to jest ciekawe. You are breaking up. Po polsku. Trochę przerywa, nie jestem w stanie cię usłyszeć. Okej. Okay. Remember the red ball. Pamiętaj o czerwonej piłce. Tyle umiem na razie. Okej, czekajcie. Larry, I don't have much time. Okej. Okay. I Larry, ale to może być, co to jest? Ice Larry? Ill Larry? Ostrzesz Larego? Nie wiem. I potem must remember the red ball. Must remember the red ball. Okej. Okay. You have to remember the red ball. I jeszcze mamy... Jeszcze mam cztery słowa na końcu. Ball. Może to być powtórka, że ball. Okej. Okay. Ciekawe, tylko... Ciekawe. Cały czas próbuję jakoś wrzucić sobie słowa, których jeszcze nie udało mi się rozgryźć, ale wiecie, ja na spontana to rozgryzam, więc być może będziecie mieli swoje jakieś własne teorie, co tu może być napisane, tylko oczywiście ci, którzy wiedzą, no to proszę nie spoilować. O co ci chodzi? Czym jesteś? Okej, okay, I have to go now. The bridge is closing. Strzelam. Don't forget the red ball. O-o. Coś tam. Id to die. Coś tam. Near her you tam musi być na pewno. Okej, jestem ciekawy, czy można jakoś spowodować, żebyśmy wiedzieli więcej na temat tego przekazu. Ale I have to go now. The bridge is closing. Nie może być closing. The bridge is. Most się podnosi. Może. Rising? Rising pasuje. Don't forget the red ball. Czerwona piłka. Dobra, mamy zagadkę. I mamy też chapter drugi. Mamy chapter pierwszy, drugi i trzeci w tej grze. Just when I thought I was getting used to... Okej, już myślałem, że przystosowałem się, przywykłem do widzenia duchów i nagle to się stało. Cokolwiek to było, moje życie jest dziwne. Dobra, powinienem zobaczyć się z Toddem raz jeszcze i zobaczyć, czy cokolwiek znalazł. Okej, no to jest ciekawe. No i tam widać aktywność, tak? Cały czas. Aktywność przy tym obrazku. No dobra, interesujące to było. Mocno jestem zajarany, lubię takie teorie spiskowe. Lubię szyfry. Tak. To być może przyszedł czas na to, żeby zagrać w grę. Nie jest to oczywiście Sylwester, nie będziemy grali w Tomb Raidera, ale może przyszedł czas na to, żeby zagrać w grę. Tak. I musimy iść do Todda, tak? TED Talk. Nie wiem, czy rozumiecie, czy wiecie, czy oglądacie TEDa. To są taki event, gdzie różni ludzie opisują różne rzeczy, czym się zajmują, dzielą się swoimi pasjami. Fajna rzecz. Od wielu lat trwa. Dobra, moi drodzy, zagrajmy chociaż w pierwszy chapter. Co wy na to? Jeszcze na koniec tego odcinka. In Seeking Providence. Szczególnie, że mamy odkrytych już 4 chaptery. Ona desperacko szukała miejsca pomiędzy... The Council. Kurczę, ile razy widzę The Council? Ja, to jest jakiś rząd, to jest jakiś... W radzie, pomiędzy radą. Więc aspirująca wiedźma zawędrowała głęboko do zamku, żeby... i to będzie ten, taki proces inicjacyjny, tak? Czyli będzie stawała się wiedźmą, żeby odzyskać... Księgę zapomnianych prawd. O! Przegrałem? Okej, okay, I am witch, ale zobaczcie, i są te dziwne... Dziwne symbole. I dlatego gramy wiedźmą, znaleźliśmy różne symbole związane z wiedźmą. To może mieć, kurka, jego Olek znaczenie.
Pytanie, czy musimy tutaj jakoś bardzo zwiedzać te elementy, żeby znaleźć tajne przejścia czy coś, czy to na razie jest po prostu, wiecie, tu na klawiaturze byłoby łatwiej. Czy nie ma jakichś tajnych przejść gdzieś, bo nie wiem jak gra jest stworzona, ale... No minigierka, tak? Która ma jakiś sens fabularny. Wiedźma. Ta wiedźma może mieć sens ogólnie dla całej historii. Kim jest ta wiedźma i czy... I czy ona ma jakieś aż tak fabularne znaczenie, że to jakieś może rytuały były wykonywane gdzieś w starych, dawnych czasach tutaj, zanim powstały apartamenty. Mogło być miejsce przywoływania jakichś dziwnych rzeczy. Okej, okay, wziąłem książkę. Rose! Nasza wiedźma nazywa się Rose. Przyniosłam księgę zapomnianych prawd. Czy teraz uważacie, że jestem... warta? Rada. Rada rozpoznaje wielką, no powiedzmy, odwagę dla łatwiejszego tłumaczenia, którą dzisiaj pokazałaś. Niech ta książka będzie testamentem twojego miejsca pomiędzy nami. Od dzisiaj, tak? Niech nasz wzrok przeszywa nieba i nasz zasięg będzie nieskończony i wieczny. Gdyż jesteśmy... Czy ja zapomniałem znowu devour? Nie, dobra, to było inne słowo, coś mi się pochrzaniło. Devour to jest pożerać. Jesteśmy pożeraczami Boga? O! Ej, to szybko poszło, te chaptery naprawdę śmigają. To jeszcze jeden. I tajemnicza stara kobieta spojrzała, wpatrywała się raz jeszcze w oczy Jima i powiedziała: jeśli nie możesz znaleźć drzwi, które... Nie, jeśli jesteś w stanie znaleźć drzwi, które ten klucz odblokowuje, podzielimy się z tobą sekretami wszechświata. Okej, okay, i teraz mamy inną osobę. I prawdopodobnie też trudniejsze zagadki. Musimy znaleźć klucz. Dobra. Okej. Okay. Jakaś zapadnia. Prawdopodobnie tutaj będziemy zmierzać. Okej. Okay. Tu... A, dobra. Ajś, kurna, schowali tutaj. Trzeba było... Labirynty. No, bardzo prosta minigierka, tak? Ale chyba nie chodziło o to, żeby te minigierki były skomplikowane. Tylko inny problem jest taki, że gdyby chcieć przechodzić tę grę raz jeszcze... No, to jest ciekawe, że tam nie można wejść. To byłoby to strasznie męczące. Bo samo przechodzenie minigierek jest czasochłodne, tak? Więc to już nie jest tylko przeklikiwanie się przez teksty, ale również zaliczanie historyjek. Oczywiście pewnie nie zawsze trzeba będzie zaliczać wszystkie historyjki. O mój Boże. Żeby cokolwiek zrobić, ale... Mimo wszystko, okej, to jest jakiś... Może trzeba zapamiętywać kształt tego? Może kształt ma znaczenie? Może się nauczymy wtedy, o co chodzi? To jest wszystko na intuicję. Ej! Co to za... Jak? Gdzie jest wejście tam? Gdzie oni schowali? Tu nie ma przejścia. A skubańcy! Dobra, czaję... Nie, nie mogę tam na zewnątrz. Tutaj było przejście? Serio? Tak, tutaj było. Okej. Okay. Są różne symbole. Nie wiem, czy te symbole trzeba zapamiętywać. A może właśnie o to chodzi, że te symbole po prostu trzeba zapamiętać. Coś się stanie, jak zapamiętamy. Dobra. Przechodzimy przez drzwi. O! Szybko poszło. Ha. Intrygujące. Użyj klucza. Okej. Okay. To już. Szybko idzie, nie? Bardzo szybko idzie. Ale dzięki temu, że... Znaczy, widzę, że teoretycznie, faktycznie chyba nie musimy trzymać się kolejności, nie? Bo one są jakby osobnymi historiami. Wiedział... Aha, to jest to, dlaczego został przyciągnięty przez to miejsce. Okej, okay, no to mamy kolejnego kolegę. Został przyciągnięty do kościoła. Wejdź do kościoła. Czy wiecie, cały czas mnie interesuje, czy nie da się na przykład jakoś... Ale nie, nie da się wyjść. Nie da się ominąć. Nie da się przejść, chyba że jakoś się da tędy. Nie da się, nie? Tu już jest zablokowane. Gdzie jakoś obejść ten kościół z której strony? Kurczę, a już myślałem, że to będzie gdzieś tutaj jakieś obejście, a tutaj nie ma obejścia. Ale było... O, to w ogóle można było tak przejść też. Kim ty jesteś? Przepraszam, tylko członkowie mogą wejść. Nie jestem członkiem. A on nazywa się Greg. Brzmi trochę jakby ktoś płakał.
pójdę sprawdzić, czy wszystko jest okej. O nie. Labirynt. Wszystkie te pokoje wyglądają tak samo. Trzeba wiedzieć, w którą stronę iść. Myślicie, że w innych chapterach jest podpowiedź? Trochę się zresetowało. O. A może jest podpowiedź gdzieś na przykład tutaj? Jest jakaś podpowiedź gdzieś w tych wszystkich wózkach? Nic nie mogę kliknąć, nigdzie nie mogę pójść. Czy jest jakaś podpowiedź, w którą stronę iść? Ci zagrali w Abstraktona wiedzą, że wymyśliłem taką podobną grę do tego, co tu widzicie. Pierwszą księgę. Ktoś płacze. Czy mamy jakąś podpowiedź? Czy na tych drzwiach widzimy? Chyba tak. Wiecie co? Słychać płacz. Trzeba iść tam, gdzie słychać płacz przy drzwiach. Jest, dotarliśmy do kogoś, kto płacze. Dzień dobry, proszę pani. To wszystko gra? Kim jesteś? O, przepraszam za nieuprzejmość, proszę pani. Nazywam się Gregory Montage? Montague? Nie chciałem przeszkadzać. A to po prostu usłyszałem płacz i chciałem zobaczyć, czy wszystko w porządku. To bardzo miło. A... Rozumiem, że nie jest pan człowiekiem kościoła? Nie, proszę pani. To bardzo dobrze. To straszne, co dzieje się w tym miejscu. Ciągle przez to nie śpię w nocy. Zaczynam się bać mnie i mojej, o bezpieczeństwo mnie i mojej córki. Mnie i mojej córki? Czy myśmy nie słyszeli o jakiejś śmierci kobiety, która razem z córką zginęła? Coś takiego, nie? Próbowałam z nimi przemówić im do rozsądku. I've reached my wit's end. Aha, nie mam już pomysłu na to, tak? Może tak. Rozumiem. Straciłem swoją rodzinę w zeszłym roku w wielkim pożarze fabryki. To łamie moje serce, widząc miłą kobietę, tak jak ty, tak jak pani, tak złamaną, tak zasmuconą, rozbitą. Chciałbym pomóc najlepiej, jak potrafię. Musisz po prostu powiedzieć, czego potrzebujesz. To bardzo miło, okropnie miło z twojej, z pana strony, panie Montaż, tak go nazywajmy. Bardzo mi przykro z powodu pana rodziny, proszę nazywaj mnie Greg. Miło mi cię poznać, Greg, nazywam się Stacy Holmes, zapamiętajmy ich nazwiska i imiona, mogą mieć znaczenie. Nie mógłbyś przyjść w lepszym czasie, musisz być aniołem. Po prostu jestem skromnym farmerem, który... Ma... To wszystko zbyt cudowne, zbyt miłe jest, tak, na mój gust. Zaraz żygnę tęczą. Jestem po prostu miłym skromnym farmerem, który lubi pomagać takim miłym osobom jak ty. Przyjemność po mojej stronie. Okej. Tutaj mieliśmy scenę z pomocy. Dobra, okej. Wydaje mi się, że to wystarczy. Na razie. Będziemy starali się odkrywać te rzeczy jeszcze później. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Widzicie, trochę normalniej dzisiaj było, mam nadzieję. Nie będę pił ananasa więcej, będzie lepiej. Jagodzianki też nie ruszam, spokojnie. Jagody i ananasy wiem, że mi szkodzą na umysł. Więc wielka piona i czekam na wasze teorie spiskowe w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia za 2 dni w kolejnym odcinku z Salami Face. Cześć!